Witam serdecznie, moi kochani. Moi drodzy, żyjemy bez wątpienia we wspaniałych czasach. W wspaniałych czasach, w których cały ten, jakby to powiedzieć, dotychczasowy bałagan zaczyna się ujawniać, zaczynają wychodzić te struktury iluzji, zaczynamy dostrzegać prawdę dzięki pracy nad sobą i, moi drodzy, zaczynamy sami decydować o sobie i o tym, czego my chcemy, co nam jest potrzebne i co my chcemy wpuścić, a co nie do naszego życia. Przestajemy wierzyć tej propagandzie, która jest po prostu niesmaczna, jakbym to powiedział delikatnie. I wczoraj wydarzyła się wspaniała rzecz, moi drodzy. Wspaniała rzecz się wydarzyła po raz kolejny w telewizji publicznej na Jedynce. Program Warto Rozmawiać. Wrzucę link pod filmem, będzie pod opisem filmu ten link do całego programu 47 minut. I w tym odcinku wczoraj, słuchajcie, doktor znowu Hałat wraz z doktorem Martyką i jeszcze był mecenas Szram tam z nimi, opowiadali z punktu widzenia praktycznego, wiedzy, faktów, jak to wszystko wygląda i jaki ten cyrk, jak ten cyrk ma krótkie nóżki, jak szybko to się skończy, moi drodzy, tak? I może to dotrze, dowiecie, jeszcze do większej liczby osób i wzbudzi w nich jakiś, wiecie, chęć myślenia, chęć wyciągania samodzielnych wniosków, chęć odstawienia, wiecie, telewizorka jako źródła informacji i podstawionych sztucznych autorytetów, różnych doktorków oraz różnych innych, wiecie, gwiazdeczek, które wiedzą, jak ma wyglądać nasze życie, a za plecami śmieją się, że za tam, załóżmy, nie wiem, któraś kiedyś celebrytka czy jakaś posłanka powiedziała, że za 10 koła to frajerzy i bezrobotni, czy coś tam, że za 10 koła to frajerzy pracują, coś takiego. Więc, moi drodzy, zobaczcie sobie to. Zwróćcie uwagę na to, w jaki sposób ta propaganda już upada. Zobaczcie, teraz kolejna sytuacja, do której chciałem się też odnieść. W moim mieście też otworzyli wczoraj bodajże, z tydzień temu, otworzyli taki fraj dla dzieci. Tak samo byłem wczoraj, słuchajcie, 30 osób, z dwie osoby może w maskach. Klasyka, słuchajcie, fantastycznie, wszyscy uśmiechnięci. Na drzwiach napisane plakat z otwieramy, że działają zgodnie z prawem i tak dalej, bo te rozporządzenia można o kant, za przeproszeniem, pupy albo stołu roszczać. Więc ludzie zaczynają widzieć to i ja to widzę, że ludzie to widzą. Także to mnie cieszy, że wiecie, ja dostrzegam to, że ludzie też to widzą. Teraz powiem wam jeszcze, korespondencja pani Justyny Sochy ze Stop NOP-u z Ministerstwem Zdrowia na czas, 12, to było na 12 kwietnia to pismo przyszło i pan Bartosz Stawowski podpisał się pod tym jako pod z polecenia ministra zdrowia. I słuchajcie teraz to, po szczepieniach zginęło 1670 osób. Jest to mail, korespondencja z panią, mówię, ze Stop NOP albo z Justyną Sochą bezpośrednio, gdzie pan właśnie, jeszcze raz powtórzę, Bartosz Stawowski napisał, że umarło po szczepieniach w Polsce 1670 osób. I teraz zobaczcie, ile osób się nie zgłosiło, ile osób NOP-y, gdzieś tam jakieś bóle ręki, drętwienia, jakieś inne rzeczy, drętwienia twarzy, które się pojawiały, uważało za normalne i mówi, a dobrze, tylko tyle mi się stało. No nie, to nie jest normalne, jak wszczekujesz jakiś eksperymentalny preparat, ci wyskakują jakieś różne inne dziwne rzeczy, albo bagatelizuje, że a tylko miałem rękę zdrętwiałą, albo tylko mi oko skakało, albo tylko mi na oku coś, nie wiem, nie domyka mi się oko, tak? Więc słuchajcie, no, mówią ci ludzie otwarcie o tym, że nie tędy droga, że po prostu no, korporacyjny rząd, który jest sprzedany, który nie jest naszym rządem, nie jest to mój rząd, bynajmniej. I ja po prostu, no, dla mnie to jest cyrk. Dla mnie to jest cyrk po prostu. Całe jakieś, wiecie, no, wytyczne i tak dalej, i tak dalej. Teraz dzisiaj było wystąpienie tego Niedzielskiego, to już żłobki otwierają, no bo ludzie po prostu, wiecie, no, dużo ludzi miało problem, coś z dziećmi, tak? Tak jak ja, no to spoko, jakoś sobie to zorganizowałem, nie było problemu większego z dziećmi, byłem rano zamiast z jednym, to z dwójką, żaden problem. Fantastyczny czas, już Hani mówiłem, że nie będzie musiała chodzić do przedszkola, no ale w poniedziałek otwierałem, to jeszcze sobie trochę pochodzi. I dalej, moi drodzy, idziemy, zobaczcie, tak samo media, zobaczcie, Książę Filip, wielka tragedia, Książę Filip umarł, czy jak on się tam nazywał, gdzie gościu ma normalnie powiązania z Epsteinem, pedofile i tak dalej, na tej wyspie Epsteina, na której różne dziwne rzeczy się działy z dziećmi, różne rytuały, różne, słuchajcie, cyrki. I to jest do sprawdzenia, to nie jest żadna teoria spiskowa. To jest prawda, to jest fakt. To jest prawda i to jest fakt.
te powiązania możecie sobie sprawdzić. No i mówię, wybielanie kogoś, słuchajcie, wybielanie kogoś, kto był no pewnego rodzaju jakimś dewiantem, no nie wiem, czy jest w porządku mówienie, ojejku, książę umarł. Jaki książę? To każdy jest księciem. Każdy jest księciem swojego życia, słuchajcie. Nie ma książąt, nie ma lepszych i gorszych. Taki sam gościu jak my, tylko że dali sobie prawo do robienia, moi drodzy, więcej, do po prostu, nie wiem, zarządzania właśnie takimi ludźmi jak zwykłymi, jak my, tak? No ale tak jak mówię, to już się wszystko, moi drodzy, kończy, już nie będzie czegoś takiego, już ten cyrk cały dobiega końca i na każdym kroku to widzę, czuję i takie do mnie przychodzą informacje, fakty. Kolejna rzecz manipulacyjna, jak pięknie nasza telewizja, słuchajcie, manipuluje. Rozmowa Grzegorza Laty była w ostatnim czasie z którąś, nie wiem, na RMF-ie czy na innej stacji radiowej. No i Grzegorz Lato stwierdził wprost, że zachorował po szczepionce. Zachorował po szczepionce, Grzegorz Lato tak powiedział. Że te objawy wszystkie się nasiliły po szczepieniu. Tak jak mówiłem, w krajach afrykańskich, w Indiach i tak dalej, ci wszyscy wysłannicy Billa Gatesa i innych super koncernów farmaceutycznych byli gonieni widłami, później ci ludzie umierali w jeszcze większych ilościach niż przed, załóżmy, podaniem lekarstwa na daną, wiecie, no, chorobę. I to też są fakty do sprawdzenia. Słuchajcie, no... Każdy ma swój rozum, mówię, to jest moja perspektywa, tak jak zawsze na każdym filmie to powtarzam, to są informacje, które ze mną rezonują i które ja przekazuję, gdzieś tam powielam, dzielę się nimi, tak? Więc każdy ma swój rozum, ja tutaj traktuję was wszystkich jak osoby, wiecie, świadome, które widzą, czują i dostrzegają to, co się dzieje i tak was traktuję wszystkich tutaj. Bardzo mi miło, że tyle osób tutaj ze mną cały czas jest, tyle osób tutaj gdzieś tutaj, nie wiem, współpracuje, rozmawia, pyta się. Bardzo mnie to cieszy, wiecie, no tak jak mówię, pierwszy raz w swoim życiu robię to, co sprawia mi radochę, to, co sprawia mi szczęście, że się uśmiecham, to, co po prostu przychodzi mi łatwo, nie muszę kombinować, robię to pyk, całe flow, wiecie, naturalnie. Bardzo się z tego cieszę. Jeszcze wrócę do pana Grzegorza Laty. Słuchajcie, pan Grzegorz wprost powiedział, że po szczepionce się zachorował i poszedł jeszcze właśnie do tego lekarza, do tego doktora od Amadatyny, no tak, wiem, o co chodzi, i ten lekarz go tam jeszcze wyleczył i sam Lato powiedział, że jemu zawdzięcza wszystko, tak? Że jemu zawdzięcza większość, o, dużo tam, w sensie wyzdrowienie, tak? A po szczepionce niestety, no, zachorował na to, czego nie miał, tak? Więc zastanówcie się jeszcze raz nad tym, tak samo zobaczcie, pan Krzysiu Krawczyk. Tak samo po pierwszej dawce było ok, po drugiej dawce 3 dni, czy tam ile było czasu, i tak samo wrócił do domu i od razu padł. I nad grobem jeszcze czytałem dzisiaj też na jakimś RMF-ie, albo gdzieś mi ktoś podesłał link, że żona pana Krawczyka powiedziała: nie róbcie tego. Nie róbcie tego, czy coś w tym stylu powiedziała. No i teraz, wiecie, nie powiedziała, o co jej chodzi, no ale każda inteligentna osoba może się domyślić, o co jej chodzi, jakie zmiany po wprowadzeniu super substancji mogły zachodzić w organizmie jej męża, pana Krawczyka, tak? Więc słuchajcie, no, wiele wątków prowadzi dalej w tym samym kierunku. I mówię, no, Ministerstwo Zdrowia przyznało się 1670 zgonów, korespondencja mailowa, mówię, mam te screeny porobione, jakby ktoś pytał, ktoś chciał, to zapraszam na Facebook, mogę podesłać. Dalej, co dobrego się jeszcze wydarzyło, moi drodzy? Czeska policja wczoraj opublikowała, wyłamali się z tego całego cyrku, tak jak u nas jest, wiecie, policja, która tłucze ludzi za brak maski albo jakieś inne rzeczy, tak jak widziałem, no to są ludzie z problemami, słuchajcie, to są ludzie z poważnymi problemami, którzy nie powinni w ogóle w takich, jakby to powiedzieć, prywatnych służbach, bo to jest tak, policja z prywatną też firmą, nie powinni być przyjmowani, no bo jak gościu był bity, słuchajcie, był prześladowany, bity za dzieciaka, no to później jak dorósł, nie przepracował sobie tego, no to za starszaka, no, robi to samo, tylko że po prostu innym, tak? Więc, moi drodzy, tacy ludzie nie są stabilni i później mamy sytuacje takie, a nie inne, które są przykre i których nie powinno być, tak? No bo po pierwsze, no, jak można kobietę tłuc, a po drugie, no wiecie, jeszcze ona dostała zarzuty z tego Google'owa, że coś tam im powiedziała, że ich obraziła, czy coś. Paranoja. A policja, słuchajcie, czeska policja napisała oficjalnie na swoim, nie wiem, profilu czy na Instagramie, że nie będą już biegali za ludźmi i tak dalej, że wypisują się z tego cyrku, nie będą
puszczają po prostu, no, nie będą ograniczali ludziom swobody i tak dalej, przemieszczania się oraz innych tych. Na oficjalnym, chyba to jest na Twitterze albo na Facebooku Policji Czeskiej, można sobie sprawdzić, zweryfikować też tą informację. No i zobaczcie, to wszystko składa się w jedną całość, moi drodzy. Pokazuje nam tylko to, że nie potrzebujemy ani polityki, ani nie potrzebujemy, wiecie, skorumpowanych lekarzy, prawników i tak dalej, tak? Jest garstka ludzi, która idzie, słuchajcie, po tą prawdę, pokazuje, ujawnia to, a reszta, no to słuchajcie, mamoniarze, słuchajcie, tam gdzie pieniążki, to taką informację przekażą, taką informację powiedzą. No zobaczcie, no możecie sobie sami na podstawie tego, oceniając ten rok, kto co mówił, kto z czego się wywiązał, co było, czego nie było, każdy może zweryfikować, każdy może to do samego siebie porównać, tak? No bo my już, mówię, ta transformacja już cały czas idzie do przodu, coraz więcej ludzi dostrzega te nieprawidłowości, coraz więcej ludzi wychodzi z tych różnych sztucznych iluzji, podziałów, które no przez całe lata, setki lat były, wiecie, no w myśl zasady dzieli rządź. Coraz więcej ludzi rozmawia ze sobą, coraz więcej ludzi przekazuje jakieś informacje, zdejmujemy maski, słuchajcie, mówimy o tym, o czym na przykład wcześniej byśmy się nie odważyli mówić, bo nie wypada, bo coś tam. Także przełamujemy te schematy, wychodzimy z tych iluzji, budujemy siebie jako ludzi. Jeżeli ty jako człowiek, jako istota będziesz lepszy, będziesz, no nie wiem, bardziej czuły, bardziej empatyczny, bardziej wrażliwy, będziesz umiał komuś bezinteresownie pomóc, będziesz umiała, nie wiem, wyciągnąć pierwszą rękę, będziesz umiała, nie wiem, nie kontrolować siebie, swoje emocje, nie będziesz pozwalała na to, żeby czynniki słowa osób z zewnątrz wpływały na to, jak ty się czujesz w środku, będziesz spójną istotą, która po prostu wie, zna swoją wartość, wie po co, dlaczego tutaj jest, no to ten świat też będzie wyglądał, słuchajcie, zupełnie inaczej, bo małe zmiany, które robimy tutaj w serduchu swoim i w swoim, nie wiem, w swojej głowie, w swoim ciele, manifestują się na zewnątrz, tak? I to od nas zależy, jak to wszystko będzie wyglądało. Od nas zależy, pod jakie energię się podłączamy, czy dalej podłączamy się pod tę energię, wiecie, strachu, nic nie możemy, tu nas kontrolują i tak dalej. Nie, nikt cię nie kontroluje, jesteś wolną istotą, nikt cię nie kontroluje, nikt. To tylko w twojej głowie są jakieś ograniczenia, w twojej głowie powstają kontrole, bariery, ograniczenia. Jeżeli na to pozwalasz, to one eskalują, rozrastają się. Ale jeżeli no jesteś świadomy, widzisz to wszystko, czujesz to wszystko, jak to ma, dlaczego ta osoba powiedziała tak, dlaczego ten powiedział tak, dlaczego to zrobili tak, no to nie wciągasz się w ich grę, w ich iluzję, bo ty robisz swoją robotę i nie potrzebujesz, żeby ktoś ci mówił, co możesz, czego nie możesz, albo co wypada, a czego nie wypada, tak? Także praca nad sobą jest kluczem do wielu rzeczy tutaj, czy w rozwoju nad sobą, czy do po prostu postrzegania pewnych rzeczy inaczej, na możliwość spojrzenia właśnie poza pudełkiem, możliwość spojrzenia z szerszej perspektywy na rzeczy, które wydawało nam się, że są kompletne, a tak naprawdę widzieliśmy tylko jakiś, wiecie, mały puzzle, jakiś mały ułamek tego wszystkiego, a i tak jeszcze dużo do zobaczenia i dużo do odkrycia. Także, moi drodzy, to jest taka, no, dla mnie to jest przygoda. Ja się cieszę każdym dniem, doceniam każdą sekundę, doceniam każdy dzień, w którym mogę zrobić coś nowego, w którym mogę czegoś doświadczyć, w którym pojawiają się w moim życiu nowi ludzie, którym mogę coś podpowiedzieć. Słuchajcie, no cieszę się z tym, jaram się z tym niesamowicie, moi drodzy. I chciałbym, aby każdy w swoim życiu odnalazł takie coś, że będzie mógł robić coś, dzięki czemu będzie się czuł spełniony, szczęśliwy, dzięki czemu będzie mógł budować siebie, budować swoją wartość, będzie mógł budować wartość, swoją wartość, której nikt nie jest w stanie ci zabrać, wykraść i będziesz mógł się tym dzielić, jakby to powiedzieć, nie, że przenosić to światełko z siebie na innych. I to jest mega, moi drodzy, to jest mega, że ludzie zaczynają myśleć sami, zaczynają czuć, zaczynają widzieć, zaczynają po prostu iść swoją drogą, tak? Moi drodzy, te wszystkie rzeczy niedługo się skończą. Mówię, żyjemy w czasach rewolucyjnych, przełomowych. Świat za, nie wiem, 5-10 lat będzie wyglądał, słuchajcie, zupełnie inaczej i jestem pewien, że niewielu z nas w tym momencie, osób na całym świecie, które żyją, są w stanie powiedzieć dokładnie, w jaki sposób ten świat będzie wyglądał. Ale co ja mogę powiedzieć, to odkąd robię to, co robię, odkąd pracuję nad sobą, odkąd
zacząłem dostrzegać te wszystkie różne niekorzystne schematy, w których sam tkwiłem. Tak samo, no słuchajcie, no ja też uważałem, że jak to w telewizji kłamią, no nie no, chyba by nas nie kłamali, nie? No jak to, no wiecie, no szedłem zgodnie z trendem telewizyjnym, tak? Tu islamiści, słuchajcie, nie, o ja, te będą się strzelać, zabijać i tak dalej. Im mówią to samo, słuchajcie, im mówią to samo. Jednak miałem świetny przykład w swoim życiu, bo moja mama, drugi związek, mój brat przyrodni jest, słuchajcie, z Iranu, tak? Moja mama była 3 razy w Teheranie, wróciła cała w jednym kawałku, słuchajcie, fantastyczni ludzie. Także miałem też zawsze, miałem w życiu to szczęście, że mogłem doświadczyć dwóch skrajności, tak? Dwóch skrajności mogłem doświadczyć i mogłem wybrać moją drogę, to co ja uważam, to co ja czuję, tak? Mówię, teraz też byłem w tej Anglii, przecież byłem 3 lata, słuchajcie, różnych ludzi spotykałem. Też spotykałem ludzi, którzy zmieniali płeć i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I ci ludzie, którzy faktycznie byli gdzieś tam, faktycznie mieli ten problem taki, wiecie, że nie robili tego na pokaz, nie biegali, tak jak mówię, te różne ruchy Sorosa i tak dalej, wiecie, tu życie czarnych ma znaczenie, tu te LGBT, które po prostu no, sieją no, nienawiść i taką niechęć, po prostu no, widać to, to ci ludzie faktycznie, których ja poznałem, podzieli mi Tomek, wstyd, Tomek, ja się wstydzę przyznawać, że takie coś w ogóle jest, mówi, ja mam swoje uczucia, ja mam swoje, to Anglicy oczywiście, ja mam swoje uczucia, ja mam swoje to, ja się z tego wypisuję, nie podpisuję się pod tym, także to jest przepaść, to nie można wszystkich do jednego wora wrzucać, bo tutaj to wszystko jest, moi drodzy, bardzo delikatne i subtelne i trzeba być dobrym obserwatorem, żeby dostrzec te różne minimalne, wiecie, takie delikatne zwroty akcji, czy to w naszym życiu, czy w tym, co przychodzi do nas z zewnątrz. Moi drodzy, bycie obserwatorem ma wiele pozytywnych cech, słuchajcie, uwierzcie mi. I tyle. Moi drodzy, dzisiaj będę już kończył pomału. Mam teraz 2-3 fajne takie odcinki, które będą niezwiązane, myślę, z tematyką tą ogólnoświatową. Już sobie je na kartce rozpisałem. Jutro postaram się nagrać jeden albo drugi. Także moi drodzy, pamiętajcie, moc jest w was. Moc jest w was, moc jest w was, moc jest w was. Korzystajcie, działajcie. Wszystkie pytania i odpowiedzi, na które chcecie uzyskać odpowiedź, są w waszych sercach, w waszych wnętrzach. Wystarczy zapytać i poczekać na przyjście odpowiedzi. Moi drodzy, wszystkiego dobrego w tym pięknym dniu. Życzę każdemu, aby robił to, co chce, tylko i wyłącznie to, co chce, a nie to, co musi. Pozdrawiam serdecznie, do następnego razu.